Cześć, z tej strony Michał Mrozek, Pokochaj Fotografię, a przed Wami fotograficzny Mastermind 87. Pozwoliłem sobie zadać takie retoryczne pytanie, czy z fotografii da się żyć, ale nie po to, aby uzyskać od moich współrozmówców odpowiedź na to pytanie, a raczej, żeby skłonić nas do jakiejś refleksji, do jakichś przemyśleń i do jakiejś ciekawej rozmowy właśnie o zarabianiu na fotografii. Jestem bardzo ciekawy tej rozmowy, już nie mogę się doczekać, więc zapraszam. Cześć Jacku, cześć, czekajcie, schowam to, ten ekranik, żeby nas było widać. Jak was miło widzieć. Cześć. Pełna synergia żółtego koloru. Podoba mi się. No, słuchajcie, no właśnie przed chwilą rozmawiałem z Kubą, że trochę nam zimno, więc musieliśmy się jakoś cieplej ubrać. No właśnie, słuchajcie, zanim przejdziemy do tematu, mamy taką świecką tradycję. Są z nami nowe osoby. Jest Anita, jest Kuba i jeśli mógłbym was prosić o przedstawienie się, o jakiś taki speech, elevator speech o sobie. Co robicie, czym się zajmujecie, co ta fotografia robi w waszym życiu? Anita, pani przede. To oczywiście. Zapraszam, Anita, żeby ci było... O, w ogóle jak pięknie wyglądasz. Cudownie. Zapraszamy. Twój głos. No, nie przygotowałam się do tego. Nie byłam uprzedzona, że będę musiała się przedstawiać. Ja się fotografią zajmuję już od dawna. Studiowałam grafikę na Akademii Sztuk Pięknych. I tam robiłam aneks fotografii i nigdy nie myślałam o tym, że będę fotografką, zawsze chciałam być malarką, ale ostatecznie ta fotografia skradła moje serce i tak jest do dzisiaj. I co ona robi w moim życiu? Bardziej jest sposobem na życie niż moim zawodem, po prostu. To znaczy jest jednocześnie zawodem, ale jest wielką pasją i udaje się to łączyć, tak? Okej, okay, chyba tyle. Chyba, że są jakieś pytania, to oczywiście mogę to rozwijać. Michał, ciebie nie słychać? Nie słyszymy cię, Michał. Wyciszyłem się. Pierwszy raz w życiu, bo musiałem zakasnąć. Jak powiedziałeś, że ci nie powiedziałem, to się zakrztusiłem kawą i musiałem się wyciszyć. Słuchajcie, oczywiście pod filmem damy link do Kuby i do Anity, żebyście mogli się zapoznać, jeżeli ktoś z was nie zna, ale sądzę, że o Anicie Andrzejewskiej wszyscy słyszeliście nieraz i bardzo się cieszę, że jest z nami. Jestem z tego powodu bardzo dumny. Jestem także dumny z tego, że zawitał w końcu Kuba po 2 latach. Brawo, Kuba! Dziękuję. I co? Teraz mój głos, tak? Mam powiedzieć, czym ja się zajmuję. No, fotografią oczywiście. Z tej strony Kuba Ociepa, jestem fotografem w tym momencie biznesowym, ale moje podbudowy jakby pod to, że jestem fotografem, to jest Gazeta Wyborcza, czyli fotografia reporterska. Mhm. Tam spędziłem co najmniej kilka lat, chyba 7 się nazbierało. No i mogę się nazwać zawodowym fotografem, bo z tym doświadczeniem z gazety przeszedłem teraz do fotografii biznesowej. I specjalizuję się w portrecie biznesowym. Łączę ją oczywiście z innymi rodzajami fotografii, ale to przede wszystkim komunikuję. Jestem też prowadzącym w podcaście Zawód Fotograf. Mam nadzieję, że kilka osób mnie zna, nie tylko moja mama i tata, że więcej. I uczę też fotografii. Uczę też fotografii z jednym z techników, więc jestem panem nauczycielem również. Kasiu i Jacku. O was to w zasadzie można mówić i mówić, natomiast ja przypomnę, że na stronie Mastermind jest Jacuś i można przejść na jego stronę i troszeczkę się o nim dowiedzieć. Jak ktoś nie wie, kim jest Jacek Gąsierowski, wątpię, bo jest tutaj chyba już po raz 500 raz. I oczywiście Kasia. Też zapraszam. Kasia, wciąż ładuje się długo ta strona. Nie wiem... No, ale jest. Ale warto czekać. No dobrze, słuchajcie, wracam tu do was. Wyłączmy te rozpraszacze. Co u was dobrego słychać w ogóle? Wiosna.
A w ogóle to chciałam Anicie powiedzieć cześć, bo żeśmy dawno się nie widziały, nie słyszały. No właśnie, to Cześć, jest piękne, Kasiu. że... Nie widziałyśmy się, ale wystawiałyśmy razem, więc widziałam twoje prace, tak. Fajnie. Wiosna, wiosna. Sądząc po kolorach waszych, to już zapitała na dobre. To jest zaklinanie rzeczywistości, wiesz? Ja was muszę przeprosić za ten temat dzisiejszy. Ja go jeszcze raz tutaj wyświetlę, żeby nie było nieporozumień. Czy z fotografii da się żyć? Troszkę przez Kubę. Troszkę przez Kubę i przez ten jego podcast, bo on tam w tym podcaście wszystkich wypytuje o to, jak zarabiają i ile zarabiają i jak oni to robią, że zarabiają. Nigdy nie mówi tak wprost. Muszę się prosić. Nie dziw się, ludzie, nikt nie lubi rozmawiać o pieniądzach. My też nie będziemy za dużo. Ale właśnie chciałem to odczarować. Pieniądze są po to, żeby żyło się wygodnie, a jak ma się żyć wygodnie i dobrze, i to dlaczego nie móc zarobić na tej fotografii, jako nie tylko swojej pasji, ale też i zawodzie. Mam nadzieję, że o tym dzisiaj będzie. No. Z fotografii da się żyć. No, jestem tego pewny. Jest tutaj wiele przykładów, ale są też osoby, które traktują fotografię jak pasję i nie chcą z niej robić zawodu. Ja też to rozumiem. Z premedytacją. Jakby i w ogóle nawet o tym nie myślą. Mimo, że mogłyby to zrobić, to nie chcą tego. My nieraz rozmawialiśmy na mastermindach, pamiętacie, o tak zwanym zmęczeniu materiału. O tym, że Jacku, ile razy rozmawialiśmy o tym, że ten aparat wisi sobie na haku, patrzysz na niego jak na narzędzie pracy i myślisz sobie, i co, ja mam wsiąść na mojego junaka, pojechać w las i zrobić parę zdjęć, jak mi się ten aparat kojarzy tylko i wyłącznie z ciężką charówą, z tym, żeby zarobić na kredyty i tak dalej. To jest bardzo trudne. Oczywiście w twoim przypadku to się udało. Wiemy, że sobie z tym świetnie radzisz. Natomiast no właśnie, zastanawiam się, jak powinniśmy rozpocząć tą rozmowę. Ja myślę, że nawet sam chyba bardzo ładnie zagaiłeś, bo w zasadzie można byłoby rozgałęzić temat na dwa. Czy da się żyć z fotografii, czy da się żyć fotografią, będąc jednocześnie, jak rozumiem, gdzieś na etacie i żyć z pasji fotograficznej dodatkowo, rozmaicając sobie życie tym. I wydaje mi się, że fotografowie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie dzielą się po prostu na takie dwie grupy, takich, którzy są stricte zawodowymi fotografami. W całości, w 100%. Prowadzą firmy, ja na przykład do takich należę, i są tacy, którzy traktują to jako albo dodatkowy sposób zarobku, albo po prostu przez przypadek de facto pojawia się u nich jakiś dodatkowy zarobek związany, nie wiem, czy ze sprzedażą odbitek, czy fotografii artystycznej, czy nie wiem, sporadycznie prowadzą warsztaty, czy wykłady. I wydaje mi się, że to jest jakby clue podziału. To prawda. Zróbmy takie kółeczko. Jestem ciekaw, kto z was żyje w 100% z fotografii, a kto, tak jak ty użyłeś tego słowa, robi coś innego, a dorabia sobie tylko fotografią. Kasiu? No, jak wiecie, ja jestem architektem, a nie fotografem. I to wziętą architektką. Tak. Ja to się śmieję, że no, mój przypadek jest taki, że całe życie architektura utrzymuje fotografię, ale no, czas na rewanż. No, w pewnym momencie czas na rewanż. Żeby, wiesz, móc oddać się przyjemnościom życia, czerpaniom radości z architektury i z fotografii, no to doszłam do takiego momentu, że no hola hola, tutaj są tylko koszty i koszty i mnożące się koszty, idą w coraz to nowsze pomysły i w pewnym momencie no, musi to mieć jakiś sens, logikę, ale też bym powiedziała nie tylko taki stricte finansowy, ale po prostu flow. Coś przychodzi, coś odchodzi, tak? Jakby to jest dla mnie dosyć istotne. I mimo, że jakby fotografią nie zarabiam, tak jak Jacek, zawodowo zajmując się tym jakby 100% swojego biznesu,
no to jakby trochę jedną nogą jestem tu, trochę jedną nogą jestem tu, tak? Trochę architekturą, trochę fotografią. Czasami fajnie daje się to połączyć, ale bardziej na moje osobiste potrzeby. Robię wnętrza moich realizacji i tego typu zdjęcia, ale jakby fotografii nie zarabiam w ten sposób co Jacek, tak? Jest to zupełnie inny obszar. No dobrze, dziękuję za to. Zostawmy na razie, dlaczego tak jest i czy po prostu twoją wielką miłością jest architektura i chcesz to dzielić i tak dalej. Teraz za chwilę może do tego wrócimy. Przejdźmy na dół w takim razie. Pod tobą jest Kuba. Kubuś. O, no to ja w 100% z fotografii, ale nie tylko zrobienia zdjęć, ale też szkolenia. Czyli jestem nauczycielem w szkole i to w szkole, gdzie po prostu uczę, wykładam fotografię, ale też gościnnie w niektórych miejscach szkole. Także też robię warsztaty fotograficzne. Więc mam dwie nogi, jakby, tak? Jedna, gdzie jestem komercyjnym fotografem. I to też sobie jeszcze bardziej podzieliłem, bo mam dwie marki swoje. Jedną to Kuba Ociepa Fotografia, gdzie właśnie robię zdjęcia biznesowe, w sensie portret biznesowy, jakieś reportaże. I mam też markę ślubiarnia, gdzie robię śluby. Pat Od Skubaniec zawsze. się nasłuchał w tym podcaście tego marketingu i teraz Tak, i tylko teraz walę w promo. wszystko. Musicie zapamiętać, koniecznie, tak. Ale nie, ja specjalnie tak mówię, żeby podpowiedzieć, że kiedyś miałem to wszystko połączone. I w ogóle mi to nie działało, nie? Że moja marka, te Kuba Ociepa, osłabiała ślubne, a ślubne osłabiały te drugie. I nie było to mile widziane u moich klientów. Także ja tej wiedzy biznesowej, też u siebie trochę mam. I myślę, że dzisiaj to będę mógł się podzielić właśnie tym, że nie tylko jestem fotografem artystą, ale też coraz bardziej człowiekiem, który dba o swoją markę osobistą i o biznes. To ciekawy wątek, dlaczego to jest niemile widziane. O tym też mam nadzieję chwilę porozmawiamy. Anita, jak to u ciebie wygląda? Czy to 100% fotografia, czy. U mnie jest tak, że pracuję jako freelancerka od początku moich studiów. Nigdy nie pracowałam na etacie i zawsze to było związane z fotografią bądź też ilustracją. Bo ja jestem graficzką i projektuję też, zajmuję się projektowaniem graficznym, zajmuję się ilustracją dla dzieci. I te proporcje są bardzo różne, chociaż fotografii jest więcej. I to nie jest tylko stricte fotografia, ta powiedzmy to artystyczna, odbitki sprzedawane w galeriach, ale są to też różne działania okołofotograficzne. Dosyć sporo jest działań edukacyjnych, czyli ja pracuję w szkole, Warszawskiej Szkole Fotografii i tam uczę studentów pierwszego roku kompozycji i prowadzę z nimi zajęcia z fotografii analogowej. Mam też tutaj w Krakowie swój taki kurs masterclass, więc tej edukacji jest ostatnio sporo. Dużo jest płodozmianu, takiego, że i edukacja, i fotografia, i ilustracja, i różne są w różnych momentach tego proporcje. Super, bardzo dziękuję. Tak pomyślałem, że ja też powinienem odpowiedzieć. No, u mnie to jest głównie edukacja i tym się zajmujemy w pokazie fotografii już ponad dekady. To prawda, warsztaty, fotoekspedycje, Akademia Fotografii, czyli kursy online. Bardzo dużo dajemy. To znaczy, ja od początku wiedziałem, że podstawą jest dzielenie się wiedzą nawet za darmo. Czyli magazyn fotograficzny, który wydawaliśmy od zawsze, 26 numerów, masę rzeczy na YouTubie, ten program fotograficzny Mastermind. To wynika, to jest gdzieś tam głęboko we mnie, że ta filozofia daj, daj, daj i dopiero później ewentualnie zaproponuj coś. Uważam, że robi bardzo dużo dobrego i warto ją stosować w każdym biznesie. Więc tak, ale nie jestem fotografem, którego można wynająć. To jest Prawda, rzadkość. To jest. warsztaty, kurs, ekspedycje, O, ktoś mnie puścił. więc gdzieś. O, jestem już. tak, Nie, torbami. słyszę się dwa razy. Też. Dobrze, słuchajcie, no. O co tu się zaczepić? Bo było kilka wątków ciekawych. Jacku, podpowiedz, co było No, ciekawe. wydaje, znaczy ja może powiem o sobie też, bo no, fakt jest taki, że
W moim życiu nastąpił 12 lat temu dosyć drastyczny przełom. Ja byłem również, to troszeczkę z pokrewnej branży, bo ja pracowałem jako grafik komputerowy w agencjach reklamowych przez też x lat i fotografię uprawiałem, jak to się pięknie mówi. Teraz doceniam to słowo, uprawiać, bo można uprawiać, że tak powiem, wielkohektarowe gospodarstwo rolne, a można też pielić z finezją grządkę, tak? Ja raczej robiłem to drugie, czyli też uprawiałem fotografię analogową niespiesznie i nagle zostałem wrzucony po prostu w bardzo no, bombastycznie eksplodujący strumień życia. Musiałem założyć, poszukać innego źródła dochodu i znalazłem właśnie fotografię jako ten dochód. Od 12 lat utrzymuję się tylko i wyłącznie z fotografii. To słowo utrzymuję to nie jest też właściwe, ponieważ jakby zarabiam i no, nie ukrywam, że też dosyć dobrze, w tym sensie, że jestem komercyjnym fotografem w różnych dziedzinach fotografii. Niektóre eksponuję, niektórych nie eksponuję. Od 8 lat już prowadzę firmę i to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo to mnie jakby nauczyło tysiąca różnych rzeczy w moim życiu. Do tej pory byłem trochę taki niedorosły, w sensie wydaje mi się, że każda osoba, która przebiegnie przez życie gdzieś tam na jakimś etacie, gdzie no, no nie zmaga się z całą rzeczywistością, która go nie dotyczy, no to nagle jeżeli musi prowadzić firmę, musi wykarmić rodzinę, ten przysłowiowy kredyt spłacić, musi się nauczyć księgowości, musi się nauczyć wszystkich aspektów ZUS-owych, marketingowych, to nagle dostaje takiego kopa, że ja na przykład się nauczyłem tylu rzeczy dzięki fotografii zawodowej w życiu, że czuję się tak naprawdę komplementarny i dorosły. Od tamtego momentu, tak? I od tamtego momentu już tylko i wyłącznie pracuję jako fotograf zawodowy. Jest mi z tym dobrze, jestem bardzo szczęśliwy, że taka ścieżka w moim życiu nastąpiła. Natomiast tutaj do Kuby chciałbym tak jakby odwołać się do jego poglądu odnośnie właśnie tych dwóch strumieni jego działalności, że w moim na przykład przypadku posiadanie właśnie tego portfolio takiego autorskiego, czy też prowadzenie, bo ja też prowadzę indywidualne warsztaty, tak zwany mentoring, o którym też nigdzie nie mówię, on się gdzieś tam pomiędzy ludźmi rozchodzi, powoduje i buduje w ogóle inną jakość, jeśli chodzi o relacje z klientami. To, że robię jakieś zdjęcia biznesowe, eventowe, czy też reklamowe, ja je przeplatam swoją fotografią autorską i cały czas dostaję feedback od moich klientów profesjonalnych, zawodowych, że to też buduje zaufanie do mnie. W tym sensie, że pokazuje, że jestem fotografem, który nie jest, że tak powiem, z łapanki, tak? Bo dzisiaj rynek fotograficzny trochę wygląda na takiej zasadzie, że co roku przyrasta algorytmicznie, podwaja się liczba fotografów, nie tylko w Polsce, ale przypuszczam, że na świecie i każdy z nich chciałby z tego zawodowego tortu coś sobie odciąć. I teraz moim przekonaniem głębokim, no można dysponować powiedzmy sobie jakimś zapleczem, tak jak każdy z was, jak Anita, jak Kasia, jak Kuba, doświadczenie, wykształcenie, to są argumenty i to są rzeczy, które budują was, pozycjonują dużo, dużo wyżej niż taką osobę, która poszła, powiedzmy sobie, nie przymierzając na jakiś warsztat, zrobiła jakąś sesję i chce być fotografem komercyjnym. Więc ja przeplatam te dwie rzeczy, staram się to robić w miarę tak nienachalnie, umiejętnie i jak dotychczas przez te 12 lat przynosi to bardzo, bardzo dobre efekty. W sensie, że mam na 2 lata do przodu cały czas jakieś portfolio zabukowanych zleceń w wszelakiej dziedzinach fotografii i czuję się dzięki temu bardzo komfortowo w tym sensie, że każdy przecież chciałby mieć to poczucie, że dzisiaj pracujesz, dzisiaj masz zawód, pieniądze i nie chcesz tego za pół roku stracić, bo na przykład, nie wiem, pandemia czy wojna w Ukrainie może to wszystko nagle zdemontować. Mi się wydaje, że przez te 12 lat, odkąd zacząłem być fotografem zawodowym, nauczyłem się naprawdę przekładać moje kompetencje społeczne na umiejętność zdobywania i pozyskiwania i rozszerzania klientów.
bez żadnego social media marketingu, co uważam za też rzecz niezwykle cenną, ponieważ każdy, kto jest związany z social media marketingiem, nadmiernie staje się jego niestety niewolnikiem. I to jest... Jacku, ja cię uwielbiam. Ty w jednym, potrafisz po prostu o wszystkim opowiedzieć w jednym zdaniu. Jacku, ale ty się nie dziw, że ten rynek rośnie, że coraz więcej ludzi chce żyć z fotografii, skoro słyszy, jak na przykład twoje świadectwo słyszy, tak? Że od 12 lat utrzymujesz się z fotografii, całkiem dobrze zarabiasz, fotografujesz Hasselbladem, sam o tym mówisz, jeździsz jakimś cudownym czarnym motorem, patrzy na ciebie taki młody człowiek i myśli sobie, kupię aparat i będę tak jak Jacek. Także tu się, ja bym się nie dziwił, natomiast dla mnie jest ciekawe, co dla was jest kluczowe w tym, żeby móc żyć z fotografii. Co jest taką jedną z najważniejszych rzeczy? Mielibyście spróbować ją sprecyzować. Słucha nas ten młody człowiek, który właśnie usłyszał od Jacka, że... To ja może dokończę, tylko powiem dwa zdania i zostawię innym głos. Po prostu sięgać po każde zlecenie, nie wstydzić się, nie kreować się jako artysta, tylko być artystą, ale nie kreować się jako artysta, sięgać po każde zlecenie, każdego traktować z szacunkiem, każdy rodzaj zlecenia traktować z szacunkiem. Ja zaczynałem od fotografowania butli gazowych na stacjach benzynowych i ludziom się to tak podobało, że pozyskiwałem kolejne zlecenia. Pięknie. A ja uważam, że nie powinno się fotografować wszystkiego, bo jednak po kilku latach jakiegoś doświadczenia możemy stwierdzić, co nam zwyczajnie nie pasuje albo nie wychodzi. Nie wiem, jakiś tam rodzaj klientów nam nie pasuje i wiemy, że po prostu nie dajemy rady. Ja na przykład nie byłbym w stanie zrobić jakichś sesji sensualnych, jakiejś właśnie strony erotyki, a mnóstwo ludzi się w tym naprawdę świetnie odnajduje, bardzo to lubią i zwyczajnie mają w tym zlecenia, tak? Ja akurat unikam tego typu zleceń. Nie dlatego, że żona będzie zazdrosna, bo z tym bym pewnie nie miał problemu, ale no zwyczajnie nie kręci mnie to. Wolę oglądać te zdjęcia niż je robić. Kuba, sprecyzujmy, czyli ty jesteś za tym, żeby nie fotografować wszystkiego i żeby raczej zająć się jakąś niszą, tak? Nie, inaczej. Nisze, z tego co już się dowiedziałem, warto komunikować, bo jeżeli jesteśmy od wszystkiego, to znaczy, że jesteśmy do niczego. I trochę to u mnie akurat się sprawdza, dlatego ja sobie podzieliłem te dwie swoje działki. To znaczy, ja jako Kuba Ociepa Fotografia nie robię ślubów. Żeby robić śluby, mam osobną stronę. I śluby akurat w Polsce są cały czas taką delikatną materią, gdzie bardzo łatwo dostać łapkę, a fotografujesz śluby, więc robisz fuchy. Jak robisz fuchy, to jesteś, kurczę, pan pstryk, nie? Czyli po prostu do wszystkiego. Trochę tak jest niestety. Bardzo mocno się odczarował ten rynek fotografii ślubnej, bo śluby naprawdę można pięknie zrobić. Szczególnie jak ktoś tam jeszcze zadba o to, żeby te śluby świetnie wyglądały. No jasne, jasne. Zostawmy to na chwileczkę. Wiem, bo to jest dużo dygresji. Wiem. Anita, co o tym myślisz, jak się temu przysługujesz i co twoim zdaniem jest takie kluczowe, jeśli chce się żyć z fotografii dla kogoś, kto nas słucha? Ja was słucham z podziwem, bo ja nie jestem taka ogarnięta biznesowo jak panowie. Nie, to tylko gadka. I powiedziałabym, nie, wcale nie. I powiedziałabym, że to jest trudny kawałek chleba. Z mojego doświadczenia to naprawdę nie jest łatwy kawałek chleba. I jeżeli komuś się wydaje, moim studentom, że oni nagle po pierwszym roku, po drugim roku, po jakimś kursie nagle zaczną... To są czasami też, bo jeżeli ktoś chce się wykształcić w kierunku pewnej fotografii komercyjnej i jest na to zdecydowany, że idzie w stronę biznesu, to wydaje mi się, że jest to bardziej realistyczne niż próbowanie bycia artystą i mrzonki o tym, że będziemy żyć z tego, co nam w duszy gra. To jest bardzo trudne. I ja naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy robię. Wydaje mi się, że co mogłabym poradzić? Chyba z mojego doświadczenia dobrze jest się określić i wiedzieć, co ja tak naprawdę chcę robić. Nie tylko robić to, co jest
rynkowo opłacalne, tylko coś, w czym ja się będę chcieć spełniać, bo wtedy jest szansa, że będę w tym naprawdę dobra, prawda? Jeżeli mnie to będzie interesowało, jeżeli będę chciała się rozwijać, że będę chciała to robić dobrze. I powiedziałabym, że z szacunkiem należy traktować wszelkie możliwości, wszelkie zlecenia, bo ja bynajmniej nie żyję ze sprzedaży swoich fotografii w galeriach tylko i wyłącznie. To jest świetny dodatek i to jest wielka radość, że ktoś chce mieć moje prace na ścianach i to jest coś, co bardzo sobie cenię, ale też przyjmuję różnego rodzaju zlecenia, traktując je jako ćwiczenie. Tak, jako ćwiczenie, jako wyzwanie, jako coś, w czym też mam się wykazać kreatywnością. A jeśli już nic w tym nie mogę znaleźć, no to dobra, to ćwiczę technikę, tak? I uczę się czegoś, czego jeszcze nie potrafię zrobić. Super, dziękuję. Kasiu, jak ty na to patrzysz? Ja tak jak was słucham, to chciałam poruszyć dwa wątki. Jeden to jest ogarnianie biznesowe, jakby w każdej dziedzinie, pod warunkiem, że jest to nasz własny biznes, bo moją firmę architektoniczną prowadzę od 20 lat i nie do końca się zgadzam, myślę, że podobne zasady rynkowe działają jak w fotografii, żeby łapać wszystko, co popadnie. Tak jak Kuba powiedział, po pierwsze, do czegoś jesteśmy predysponowani, do czegoś nie, do pewnej wrażliwości i sposobu, nie wiem, widzenia i przetwarzania tego, ale też jakby z dbałością o higienę naszego interesu, tak to można nazwać, chociaż brzmi to bardzo idiotycznie w momencie, kiedy to wypowiedziałam, usłyszałam, ale dbając o tą higienę, chodzi o to, że jakby ukierunkowujemy się, w czymś się też specjalizujemy. I w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć dość, tych drobiazgów na przykład nie robię, albo robię tylko drobiazgi, bo duże rzeczy mnie męczą, a tu jest fajnie, szybko się zmienia, jakby dostosować do naszych potrzeb. I jakby to, co uważam ja za najistotniejsze właściwie w każdej dziedzinie, którą się zajmujemy, czy to jest fotografia, czy jakakolwiek inna, to jednak stawiać na to, co nam w duszy gra, bo jeżeli zajmujemy się czymś, co lubimy, ja wyznaję taką osobistą zasadę, że jak coś kochamy, to robimy to dobrze. A jak robimy to dobrze, to zawsze klient się na to znajdzie. Bo ludzie lubią widzieć, że za tym stoi wiedza, owszem, doświadczenie, ale też pasja, że umiemy o tym rozmawiać nie tylko wyuczonymi regułkami, pisać copy-paste informacje wrzucane o, nie wiem, o wystawach czy coś do social media, ale też jesteśmy w stanie spotkać się na kawie i prawie że z obcą osobą przegadać 3 godziny, bo złapaliśmy ten feeling, bo coś kręci. Ja się chcę wtedy wspólnie coś robić, tak? Sami, Michał, zrobiliśmy warsztaty i owszem, przy okazji to były warsztaty, udało się jakby tą wiedzę rozszerzyć, studenci przychodzili, my na tym coś zarobiliśmy, ale jakby nie to była istota, jakby to było tak fajne i tak jakby mające sens dla każdej ze stron, tak, że my możemy się z czymś podzielić, ktoś się może czegoś dowiedzieć, ktoś załapie bakcyla, że jakby to uważam za najbardziej istotne w pracy zawodowej, bo jak mamy ten dobry feeling, tą motywację, to nam się przede wszystkim chce to robić. A jak nam się chce robić, to zawsze to gdzieś pójdzie, rozwinie się w tym czy w innym kierunku. Zerkam tutaj na komentarze też, bo całkiem sporo ich się pojawia. Słuchajcie, wyświetlę jeden, tak na początek, od Piotra. Piotr Biega jest też mastermindowiczem, czasami tu się pojawia. Dzisiaj nie mógł być na żywo, ale jest z nami na czacie. Mnie ciekawi, czy talent ma znaczenie w zarabianiu na fotografii, czy lepiej budować markę, jak to Kuba, marketingowymi
Komuna łami ładnie określa. Kuba, jesteś bardziej marką czy fotografem. To trochę do ciebie, Kuba, ale chciałbym, żeby to było pytanie do wszystkich. Czy na to pytanie chcielibyście też odpowiedzieć? Kuba? Pewnie, że chcę. Nie no, jestem fotografem. Jak najbardziej, ale takim, który ma swoją markę osobistą i wcale się tego nie wstydzę. Ja chcę być jakimś fotografem. To nie jest tak, że chcę być po prostu fotografem. Ja chcę być kojarzony z konkretną rzeczą, że Kuba Ociepa to ten, co robi portrety. Na tym mi zależy i chciałbym, żeby właśnie tak było. Dlatego się staram, żeby komunikować. A ważniejszym pytaniem jest chyba to pierwsze, czy talent ma znaczenie w zarabianiu, czy jednak to, jak jesteś skuteczny w biznesie, w marketingu i w tych wszystkich social mediach i tak dalej. W samym zarabianiu na pewno pośrednio ma, ale myślę, że bardzo ważne jest umiejętność kontaktu z człowiekiem i po prostu, jeżeli ty jesteś fotografem, to masz usługę. Jeżeli masz usługę, to tą usługę po prostu musisz odpowiednim osobom zaproponować. Bo co z tego, że robisz niesamowite zdjęcia, jak ktoś tego w ogóle nie czuje, nie chce tego. Więc można kulą w płot. Okej. Dzięki. Ktoś chciałby z was się do tego odnieść? No ja mogę. Mam talent do zarabiania. Tak to powiem. Można. Bo jedni go mają, inni nie. I talent osobisty czasami niewiele to wnosi, bo jak wiemy w historii fotografów i nie tylko, czasami dobry marketing lepiej zadziała niż właśnie ten talent, ponieważ osoby o dużej wrażliwości, dużej talencie działające w ogóle w dziedzinach, bym powiedziała, związanych ze sztuką, to często jest tak, że one mają w sobie jakąś pewnego rodzaju, nie wiem, nieśmiałość, wiesz, głowa w chmurach, myślą o tym, co to zrobić, a nie o tym, jak to wpuścić w ruch. Ja wiem, o czym mówisz. Mówisz o tym, że jakby to, co my widzimy, jest bardzo dużo utalentowanych fotografów, bardzo zdolnych, wręcz niektórzy są genialni, ale nie zarabiają na fotografii. Nie wychodzą z tym jakby do klienta na zewnątrz, robią to dla siebie, bo mają z tego frajdę. Może i być. Ale, czy to nie jest to, co Anita powiedziała, że to jest po prostu trudny kawałek chleba? Że po prostu nie chcą. To jest. Przecież nikt nie każe od razu być artyściem, monetyzować, tak jak to pięknie Mark Zuckerberg nazwał, tak? Coś, to ja mam doświadczenie do opowiedzenia. Osoby, które po prostu chcą istnieć w takiej przestrzeni, że mają satysfakcję ze swojego odbiorcy i mają świetny kanał komunikacji z nim, mają fajny feedback, spełniają się w tym. Z różnych powodów może mają jakieś inne źródło utrzymania, albo mają po prostu bardzo małe potrzeby, że tak powiem, jeśli chodzi o sprawy finansowe i są szczęśliwi, no i trzeba to tak zostawić. Tak mi się to wydaje. Jakaś utopia, Jacek. Nie wiem. Wiele osób by chciało na tym zarabiać, tylko nie wiedzą, jak tego dokonać na przykład, a inne po prostu nie mają... Pan Tomasz Budzowaty i on zdaje się, że chyba spełniał te kryteria. Kto? Tomasz Budzowaty. Jacku, nie, to jest zupełnie inna historia chyba. Miał feedback w podłoże finansowe i po prostu robił swoje projekty artystycznie i tyle. A to mówimy o tych fotografach, to są bogaci z... To jest taka sytuacja, gdybym zadał wam pytanie, macie wszystkie pieniądze świata, czy dalej robilibyście to, co robicie, czyli czy dalej zajmowalibyście się fotografem? To jest bardziej o tym i sądzę, że odpowiedź z waszej strony by padła, że oczywiście, że tak. Tak, ponieważ dla mnie fotografia to jest tak naprawdę kontakt z człowiekiem. Ja dlatego wspomniałem o wszystkich rodzajach fotografii, które uprawiam, jak to się ładnie mówi, ponieważ dla mnie one są tylko pokłosiem kontaktu z człowiekiem. Ja jestem dzikim stworzeniem społecznym i dla mnie przebywanie z ludźmi, poznawanie ludzi, zrobienie komuś sesji eventowej, poznanie tam ludzi, które owocuje później sesją portretową albo na przykład sesją ślubną, albo jakąkolwiek inną sesją, czy odwrotnie, jest po prostu pewnym procesem życiowym, tak? I dla mnie jakby efektem ubocznym jest, można tak powiedzieć, że ja jakby jadę przez życie, dosiadając tego motocykla nie o nazwie Junak, tylko o nazwie fotografia. I,
I to jest po prostu moje credo. Tak jakby samo spotykanie się z ludźmi, poznawanie ich, cały ten proces jest dla mnie po prostu taką frajdą, a z niego wypływają po prostu kolejne projekty, kolejne zlecenia. Ja się podejmuję niemalże każdej, ponieważ nie mam z tym problemu. Ja nie mam żadnego lęku przed robieniem różnych rzeczy. No ale ty jesteś, no, Jacku, ty jesteś super tutaj hero jakimś. Wiesz, jak ciebie się słucha, to jest wrażenie, że to wszystko jest takie proste. Nie bierzcie mnie jako osobę, która się jakoś tak bardzo tutaj arogancko chce sprzedawać, tylko po prostu mówię autentycznie, że takie jest moje podejście do życia, bo fotografia jest oknem na życie dla mnie i ja nie mam z tym, pięknie, że ja robię różnego rodzaju aspekty fotografii, je mieszam i je łączę, bo nigdy się na tym nie sparzyłem, Kuba, także wręcz odwrotnie, ja dostaję dodatkowy content i mogę wam to powiedzieć, ale nie wiem, czy to wynika z tego, że ja mam taki charakter i on jakby to jakby zszywa. Być może są osoby, które potrzebują rozdziału tych swoich marek, osobowości, kontentu i tak dalej. Pytanie kieruję do Anity. Czy twoim zdaniem, jeśli twoi studenci mają talent i ty to widzisz, to czy to oznacza, że oni odniosą sukces w tym świecie? Czy potrzeba coś jeszcze? Czy w tych szkołach powinno się uczyć jeszcze czegoś więcej niż tylko fotografii? Oj, na pewno potrzeba coś jeszcze. Talent to są predyspozycje. A potem do talentu trzeba dodać wiedzę, tak, i nauczenie się pewnych umiejętności. Także interpersonalne, oczywiście, to co mówi Jacek. Jasne, ale tak mówię generalnie ściśle fotograficznych, powiedzmy, ale ja pamiętam swoją szkołę, Akademię Sztuk Pięknych, która kompletnie nie przygotowywała do życia, do wyjścia. To była cudowna enklawa i oaza wariatów, jakichś kompletnych ludzi, którzy byli kompletnie wyjęci z rzeczywistości. I ja po skończeniu akademii, z tym moim dyplomem magistra sztuki, zaczęłam się rozglądać wokół i zastanawiać, co ja w ogóle mam w swoim życiu zrobić. Jak ja mam, czy ja mam... Wiadomo było, że przestać... robić zdjęć, że jak ja mam się odnaleźć, że przestać robić zdjęć nie chcę, że chcę dalej zajmować się grafiką, że a może ja bym chciała jeszcze malować, a ja i robić to wszystko, co na co mogłam sobie pozwolić, mając ten luksus czasu, jakichś tam zasobów na edukację, stypendium i tak dalej, no i żyjąc w enklawie ludzi sobie podobnych, dla których te rzeczy były szalenie istotne i były kwintesencją życia i o tym cały czas gadaliśmy i tym żyliśmy. A realia okazały się takie, że ja zaczęłam szukać czegokolwiek, tak, na samym początku, z czego mogłabym żyć, próbując robić dalej swoje własne projekty. Czyli szukałam czasopism, w których będę mogła publikować. Zaczęłam się zajmować fotograficzną, zaczęłam wymyślać fotograficzne ilustracje dla dzieci. I właściwie to były moje pierwsze fotograficzne źródła zarobku, tak? Więc na pewno sam talent nie wystarcza. To były oczywiście inne czasy. To rzeczywistość bardzo się zmieniła, zmieniły się narzędzia, zmieniła się też świadomość artystów, tak? Jak się w tym świecie odnaleźć. Już wiadomo, że nie chcemy być przymierającymi głodem mieszkańcami strychów na Montmartre, tak? To nie są te czasy. Na Montmartre czemu nie? Nawet strych będzie fajny. Ja nie. Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć ze swojego doświadczenia. No, jakiś czas temu to był spore, ale miałam takie, no, jak ja tak, zawahanie, nie wynikające może z przymusu, bardziej ze znużenia, że tą fotografią tyle czasu już, nie fotografią, tylko architekturą, tak się długo zajmuję, że właściwie to ja bym chciała coś innego może, bo jest tyle ciekawych jeszcze rzeczy, tak jak Anita mówi, a to grafika, to malarstwo, a może rzeźba, a może gdzieś pojechać i w ogóle pomysłów 120 na godzinę, że przeprowadziłam sama ze sobą kiedyś taką rozmowę. A może by tak rzucić architekturę,
i właściwie żyć z fotografii, tak? No ale taka druga ja usiadła, no dobra, ale żeby żyć z tej fotografii, to co ja musiałabym robić w tej fotografii, żeby zarabiać tyle, jak w architekturze? No i doszłam do wniosku, że musiałabym zaczynać, nie wiem, od packshotów, od właśnie jakichś reportaży i tak dalej. Ja mówię, ale to nie jest fotografia, którą ja kocham, to nie jest kierunek, w który ja się chcę rozwijać. No i po takich dłuższych iluś rozmowach doszłam do wniosku, że no dobra, to ja już sobie będę tą czarno-białą, analogową, a może coś udziwnie tam po drodze jeszcze robić fotografię, tak? Potem weszły wszystkie te techniki, ale główne źródło utrzymania jednak idzie z architektury wnętrz i jakby teraz patrząc po latach, że to była dobra dla mnie osobiście decyzja, ponieważ to mi pozwoliło nadal poszukiwać, gdzie ja chcę się rozwijać i w jaki sposób, a jednocześnie mając te dwie odskocznie, fotografia była odskocznią w architekturze, a architektura była odskocznią w fotografii. Nie, być może dla niektórych osób byłoby to za dużo, bo mają taką konstrukcję, że muszą się na jednym skupić, żeby robić dobrze coś, tak? Natomiast w moim przypadku to zadziałało świetnie, architektura się rozwija. Zapraszam do oglądania majowej werandy, to zobaczycie, co robię. A w fotografii dzięki temu też. Jakby przemyślałam, w jaki sposób mogę zarabiać, jak się rozwijać, który kierunek naprawdę mnie interesuje. I doszłam do fotografii właśnie unikatowej, galeryjnej, warsztaty. Też studentów prowadzę w Instytucie Edukacji Artystycznej. I to mi daje tak inne wrażenia i też satysfakcję finansową, tak? Sprzedawanie konkretnej pracy. Wiem, że ta konkretna praca jest dla mnie ważna, bo każda jest jak dziecko wychuchane, trafia do konkretnej osoby. Ja potem mam przez to jakieś też takie poczucie więzi, tak? I z tą osobą, przez tą pracę. Tak, tak, tak. Inaczej działa. A Kasia, jakby tak. Dociśnijmy ten temat. A jakbyś tak śmiała zastanowić, z wszystkich tych nisz, dziedzin fotografii, jakbyś miała wybrać jedną rzecz, którą mogłabyś robić za oczywiście bardzo dobre wynagrodzenie, to co by to było? Czy masz coś takiego, co wiesz, że chciałabyś to robić? To jedną. Co bym mogła robić? Proszę? Z tego, co już robię, czy z tego, co bym mogła robić? Może z tego, co już robisz i chciałabyś tylko to robić, żeby móc, żeby wiesz, żeby to się rozwijało. Jezu, no trochę mam w głowie taką myśl, no muszę chyba to powiedzieć, ale od razu was zaprogramuję. Chodzi mi tutaj o to, że najpiękniejszą rzeczą na świecie jest to, gdy ktoś kupi twoją fotografię za $1 000 000. Żartuję teraz, z tym milionem może być mniej, natomiast najlepiej wielokrotnie i powtarzalnie, czyli krótko mówiąc, fotografia kolekcjonerska dla artysty, myślę, że to jest taka rzecz, która kojarzy nam się to troszeczkę z bardzo przyjemną emeryturą, ze spokojem, z tym, że możemy odcinać kupony, że z tego, co robimy przez całe życie, z naszych fotografii, że możemy je teraz sprzedawać, że ktoś chce nasze nazwisko, naszą twórczość. I teraz się zastanawiam, czy rynek w Polsce w ogóle istnieje na to. Ja wiem, że to jest temat na osobny mastermind i bardzo się cieszę, że będziemy mogli o tym porozmawiać. Tutaj już rozmawiałem z Anitą, że to jest dobry temat. Zaprosimy też osoby, które się zajmują tym od strony kolekcjonerskiej, ale co wy myślicie o tym? Czy jest jakiś taki ogromny, czy widzicie tą przepaść między tym, ile w Polsce jest galerii, które poważnie, które potrafią poważnie sprzedawać fotografie, a ile ich jest na przykład w samym Nowym Jorku? O tym też napisał Iczek. To wielokrotnie się pojawia, że jakby nie ma w Polsce tego, nie ma odpowiedniej ilości kolekcjonerów, nie ma odpowiedniej ilości galerii, jakby trudno jest z tego największego kąska, bo tak mam wrażenie, że to jest chyba najprzyjemniejszy sposób zarabiania, że my sobie możemy robić swoje, a ktoś od czasu do czasu kupi naszą pracę i my raz, że mamy satysfakcję, że ona wisi gdzieś w pięknym miejscu i wszyscy na nią patrzą, to jeszcze się okazuje, że za tym jest jakiś czek dosyć wysoki, który pozwala nam się rozwijać, prawda?
Na chwilę obecną, to ja nie wiem, czy jest stricte fotograficzna w ogóle jakakolwiek galeria, bo Jest jednostka. Okej, okay, w Warszawie no, jest. Ale jest też, rzeczywiście jak na lekarstwo. Ale oni też, mam wrażenie, kierunkowują się na konkretny typ fotografii, tak? Ale jest fotograficzna, prawda? No I właśnie. Leica już przestała się tym zajmować trochę. I są galerie, które. Bo nie ma Sławka Kaspra już w Lejce i dlatego. Które mają, nie które wiem. Mają, wiesz, różne dziedziny sztuki i w tym fotografię, tak? Ale jakby myślę, że w dzisiejszych czasach rynek sztuki bardziej interesuje się grafiką i rzeźbą, malarstwem niż fotografią. Jakby moje obserwacje i doświadczenia, współpraca z galeriami. Tak, poniekąd to jest pokłosie tego, że wszyscy robią zdjęcia smartfonami i jakby spauperyzowało się odbiór fotografii. No, ludzie nie chcą, po prostu tacy zwykli chodnikowi ludzie, nawet jeśli są majętni, jakoś nie czują tego, że mogliby kupić za, nie wiem, 20 tysięcy jakąś odbitkę 3 na 5 metry i powiesić sobie w salonie, tak? Wolą po prostu malarstwo. No, tak po prostu uogólniam. Tak mi się wydaje. Myślę, że to też z pewnych tradycji wynika. Takiego wyobrażenia, wiesz, że robiąc obraz wielkości 3 metry, to ty na nim siedzisz 3 lata, tak? I siedzisz sobie i dziubiesz, i dziubiesz, i dziubiesz. I ktoś, kto kupuje, ma poczucie, że faktycznie tu się artysta narobił. To nieprawda. Ale jest coś takiego. To jest. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że... Z obrazem. Obrazem koleżanki i to faktycznie zrobiło wrażenie i myślę, że jakbym stanął przed dokładnie takiej samej wielkości odbitką, to miałbym z tyłu głowy, że kurczę, to jest świetne zdjęcie, ale ona się narobiła bardziej. No jest tak, niestety. Nie wiem, nie wiem, nie jestem pewny, natomiast myślę, że z nas wszystkich to największe doświadczenie ma Anita i mogłaby nam coś o tym opowiedzieć, bo wyprowadź mnie z błędu, ale mam wrażenie, że najwięcej sprzedajesz i jesteś znana z tego, że twoje fotografie kolekcjonerzy kupują. No, chciałabym, żeby tak było rzeczywiście. Tak jak mówiłam, to jest w moim całym działaniu, w mojej całej pracy, to jest wisienka na torcie, tak? I to są momenty, są takie momenty, dużo w Polsce, było parę galerii, parę instytucji, parę osób, są nadal, tak? Które próbowały ten rynek rozkręcać i to były bardzo różne momenty, różne działania. Na ten moment niestety czasy są niesprzyjające. Leica, mam nadzieję, nie zrezygnowała ze swojej działalności. Oni działają, nie mają w tej chwili swojej siedziby. No, pandemia tak dała w kość, że nie można było utrzymywać takiej dużej przestrzeni, kiedy nie odwiedzali jej kupujący. Ale mnóstwo przecież Rafał z Anią zainwestowali w te galerie, rozkręcili działalność nie tylko sprzedażową, ale też przede wszystkim rola takich osób czy instytucji też polega na budowaniu świadomości, na edukacji fotograficznej, na pokazywaniu, ile ta fotografia może być warta, czym ona jest, jakie jest jej miejsce w obrębie sztuki. Ale niestety w Polsce nie ma tej tradycji, prawda? Jest ta tradycja w Paryżu, jest ta tradycja w Stanach. I ja mam szczęście, że moje prace są w galerii w Paryżu, w galerii Camera Obscura. I to jest rzeczywiście zupełnie inne doświadczenie. Tak. No właśnie, tutaj widzę, że Krzysztof Werema też napisał, że o Marcie Zgierskiej. Jest kilka takich światełek w tunelu, to bardzo cieszę oczywiście. Ja myślę, że to przed nami, to jest w ogóle super temat. Dobrze się do tego przygotujemy, myślę, że zrobimy takie spotkanie i będziemy szerzyć tą, będziemy o tym rozmawiać. Pewnie to będzie taki temat, który przyciągnie wiele różnych kontrowersji też, bo to jest, tam jest wiele różnych wątków, które warto poruszyć, ale wróćmy do tematu samego zarabiania. Ja się zastanawiam,
słucha nas, słuchajcie, słucha nas taka młoda fotografka albo fotograf i myśli sobie, kurczę, ciężki kawałek chleba. Tutaj w sumie talent mi nic nie da. Ten Instagram, nienawidzę w ogóle social media. I tu coś tam, tam coś tam, lata doświadczeń, zdjęcia się nie sprzedają. Spróbujmy się zastanowić nad czymś takim, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces. Ale naprawdę osiągnąć sukces. Spróbujmy zrobić taką burzę mózgów na temat tego, jak naprawdę dobrze żyć z fotografii, czyli żeby móc sobie pozwolić na wszystko. Przesadziłem. Ale wiecie, o co chodzi. Co trzeba spełnić? Co trzeba zrobić? Możemy się jakoś spróbować na tym zastanowić? Słuchajcie, żeby was naprowadzić, ja może zacznę. Chodzi mi o takie rzeczy naprawdę bardzo proste. Dla was, dla nas mogą się wydawać one bardzo proste i oczywiste. Jak na przykład to, za co Kuba tu został trochę zganiony, na przykład, żeby mieć własną stronę internetową, markę osobistą, czyli żeby założyć sobie domenę, żeby opublikować swoje fotografie, pokazać światu, co się robi, czyli, krótko mówiąc, mieć swoje portfolio. Czyli powiedzmy, że to mógłby być tam jakiś jeden z punktów. To ja mogę każdy, kontynuować. Proszę bardzo. No bo słuchaj, jeżeli kurczę, ja mam do wybrania dwóch fotografów, na przykład fotografów do sfotografowania hotelu i obaj mają w portfolio jakieś tam zdjęcia na fajnym poziomie, ale ja jako powiedzmy nie fotograf, tylko właściciel hotelu, no nie znam się na tym, no to którego wybiorę? Odpowiedź jest chyba w miarę prosta. O którymś coś, no dobra, który ma fajniejszą stronę albo tańszy. O którymś coś usłyszałem, prawda? Czyli jakieś rekomendacje pewnie, jak zajrzę na jego stronę i zobaczę długą listę nagród w jakichś różnorakich konkursach fotograficznych, no to od razu ja jako laik stwierdzę, kurde, musi być dobry. Czyli trochę się trzeba chwalić, niestety. Choćbyśmy nie wiem co, to człowiekowi, który o nas nic nie wie, te rzeczy bardzo dużo wypozycjonują nas, więc marka osobista jak najbardziej. Jeśli mógłbym coś zasugerować, nie jestem pewny, czy nagrody są tak ważne. Ważniejsze chyba jest to, że jak ktoś, kto szuka kogoś, kto by mógł sfotografować hotel, jak wchodzi na stronę, to żeby zobaczył 10 sfotografowanych hotelów, czyli jakby nisze, a nie, że ta osoba robi hotel, jakieś bardzo znane, a nie, że ta osoba robi śluby, robi fotografię jakąś eventową, zajmuje się też przy okazji jakimiś portretami biznesowymi i jeszcze fotografuje samochody i zrobiła tam kiedyś jakiś hotel, ale taka osoba będzie mniej interesująca dla kogoś, kto jest zainteresowany żeby wynająć takiego fotografa do sfotografowania budynku, hoteli, pomieszczeń. Czyli krótko mówiąc, warto się wchodzić w niszę, prawda? Czyli być, pokazywać. Ja pamiętam taki przykład, nie będę teraz podawał nazwiska, natomiast mam znajomego, pewnie każdy z was ma takiego znajomego, który zmienił nazwisko tylko dla fotografii ślubnej. I jako pod innym nazwiskiem ma stronę internetową i proponuje swoje usługi jako fotograf ślubny. Ale to jest w ogóle niesamowicie ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, ponieważ to nie wynika bynajmniej z tego, że on chciał mieć odrębną markę, tylko wynika z tego, że większość fotografów ślubnych w Polsce robi wszystko i się wstydzi tego, że są fotografami ślubnymi, żeby broń Boże w środowisku, w branży, gdziekolwiek poza fotografią ślubną nie być kojarzonym z fotografią ślubną. Jest w tym narodzie coś tak przecudnego, przedziwnego, że jedna z najbardziej dochodowych gałęzi fotografii jest jednocześnie kojarzona z chałturą. No. Najbardziej wstydliwą rzeczą dla tych ludzi. I znam takich ludzi, którzy mają kompetencje i skille, fotoreportażystów, świetnych streetowców i tak dalej, którzy by sobie z pewnością dobrze poradzili w tym reportażu, ale oni po prostu uważają, że to jest największy obciach i katastrofa, żeby być kojarzony z branżą ślubną. Więc no to dobra, to pytanie. Kasiu, gdybym cię chciał wynająć do sfotografowania ślubu, to czy byś się zgodziła? Tak, zdarzyło mi się kilka zrobić ślubów, ale bardziej dla przyjaciół i znajomych. Nie, komercyjnie, nie dla przyjaciół i znajomych. Po prostu mam dla ciebie propozycję sfotografowania ślubu. Dałabym ci, dam ci ze 3 dobre namiary. No właśnie. To nie jest. Ja wiem, że nie włożyłabym w to tyle serca, ile mogłabym.
Nie mam też sprzętu takiego, który zagwarantowałby, nie wiem, jakość, szybkość działania. Ja jestem raczej analogowiec, a tu trzeba mieć cyfrę sprawną i umieć się nią obsłużyć. Natomiast zdarzyło mi się, że moi klienci architektoniczni, wiedząc co robię, na przykład poprosili mnie o zdjęcia, ale nie ślubne w postaci reportażu, tylko taką właśnie czarno-białą sesję ślubną czy poślubną, bardziej portretową, klimatyczną, wiedząc, że nie będzie to 1500 zdjęć do wyboru, tylko te 12 klatek, proszę tutaj mać. No jasne. No to tak z ciekawości, tak żeby się sprawdzić, spróbować, o tym mówi Anita, że to może być ciekawe doświadczenie otwierające nowe komóry, nowe jakieś przestrzenie, których nie wiedzieliśmy w ogóle, prawda? Wtedy zrobiłam, tak? Bo zamiast ślubów na przykład wolę imprezy rodzinne, jeśli już miałabym zrobić. Bo ślub jest tak specyficzną, bym powiedziała, dziedziną, że no jak nie zrobisz w kulminacyjnym momencie zdjęcia, nie wiem, przysięgi, założenie obrączek czy coś, tak, to nie powiesz im, sorry, ale powtórka, bo mi się tu coś zacięło, tak, czy że światło złe wpadło. Kasiu, z twojego doświadczenia, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces jako fotograf? Pytanie w jakiej dziedzinie, tak? To powiem tak, czym dla mnie jest sukces i do czego ja dążę. Dla mnie ważne jest, by owszem, robić to swoje. Nie nazywam tego marką osobistą, bo to brzmi biznesowo, ale jakby będąc wytrwałym i konsekwentnie robiąc to, co kochamy, wydaje mi się, że w sposób jakby naturalny zaczyna się kształtować. I jeżeli zaczynamy być, nie wiem, doceniani, rozpoznawalni właśnie z tego względu, to można powiedzieć, że jest to już ten sukces. Przepraszam cię, ale Kasiu, ja po prostu... To też oczywiście do sukcesu bym to... Ja musiałbym dodać do tego pytania, chodziło mi taki bardziej sukces ekonomiczny, wiesz? Czyli wiesz, to jest dosyć istotne, bo to jakby temat naszego spotkania. Źle zadałem pytanie, przepraszam, ale wiesz, co twoim zdaniem, przepraszam, tak ciebie cisnę akurat, ale wy się przygotowujcie, bo przejdziemy do każdego z was, bo to może być interesujące dla kogoś, kto słucha. Czy ty się zgadzasz, możesz też powiedzieć, czy się zgadzasz, czy nie, żeby mieć własną stronę i tak dalej. Może są jakieś elementy, które tak, uważasz, że powinny się pojawić? Niezależnie, czy robisz komercyjnie, czy niekomercyjnie, jest absolutnym priorytetem, bo to jak rozmawianie o kolorach przez telefon. No po prostu albo mówisz komuś, słuchaj, robię to i to, no ale to może być na 1000 sposobów, tak? A jak otwierasz stronę i pokazujesz, albo nawet niech to będzie konto na Instagramie, ale my jesteśmy teraz no, społeczeństwem, bym powiedziała, jedzącym oczami, tak? Obrazki nas z każdej strony otaczają, kształtują lub też wypaczają, ale jesteśmy wrażliwi na obraz, tak? W związku z czym, no jak opowiesz, robię zdjęcia sportowe, a no jasne. To ty opublikowałeś w swojej książce, jest takim samym zdjęciem sportowym jak w gazecie czy coś. Wiesz, to daje możliwość bardzo szybkiej weryfikacji. To robimy i czy ktoś, kto właśnie z kim rozmawiamy, jest na to wrażliwy czy nie. To jest najprostsze, najszybsze weryfikacja. Z rzeczy, które są absolutnie również niezbędne, to takie przyzwyczajenie, żeby nosić wizytów. Kontakty. 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 Bo czy ta wizytówka za chwilę wylątuje w koszu, w śmietniku czy coś, ale na 50 rozdanych wizytówek, załóżmy 20 się ostanie i ktoś sobie schowa, bo jest ładna, bo masz pomysł, bo widział fajne twoje zdjęcia, gdzieś mu w głowie to zostało. Kontakty mega ważne.
I to się zawsze sprawdza. A jak mówisz, ojojoj, właśnie napiszę panu telefon na karteczce, to on już po 3 godzinach nie pamięta, od kogo dostał wydartą karteczkę z notesu i nawet nie wie, o co chodzi. Tak? Także to takie... No dobrze, to jak coś ci jeszcze przyjdzie do głowy, to mów. Przejdźmy na dół do Kuby i do Anity. Kuba? Coś byś dorzucił, coś byś wyrzucił? To znaczy ja troszeczkę tam taką dygresję, ale mam nadzieję, że coś doda do rozmowy. Ja przez dłuższy czas fotografowałem dla Gazety Wyborczej, no i tam myślałem, że już jestem na tyle ogarnięty w tym temacie fotografii, że jestem w stanie spokojnie rzucić tą gazetę i na wolnym rynku jako wolny strzelec zarabiać miliony. Tak się nie stało, bo jednak praca w gazecie to jest właściwie etat. Pomimo tego, że ja tam byłem jakoś zatrudniony inaczej, to jest etat i ja dostaję zlecenie, idę je robić i właściwie nic mnie nie interesuje. Samo to organizowanie pracy, to jest właściwie ja jestem fotografem na konkretne zlecenia, ale już wyjście na wolny rynek i zdobywanie tych zleceń, a potem je realizowanie, to jest całkowicie inna bajka. I tutaj naprawdę można być dobrym fotografem i zobaczcie, ja nie jestem jakimś mega artystą. Ja robię fotografię użytkową tak naprawdę. Przesunąłem się teraz do portretów, bo je uwielbiam. Tak samo jak Jacek wspominał, ja bardzo lubię też ten kontakt z człowiekiem i my w gazecie na przykład trochę biliśmy się o te zlecenia portretowe, bo każdy z nas to lubił. I jak teraz wyszedłem na wolny rynek, trochę mi się nie udało z tym wystartowaniem wielkim, bo najpierw miały być śluby, za chwilę miały być jeszcze jakieś reportaże i tak dalej. Skończyło się trochę biedowaniem. Znalazłem sobie też szkołę, ta szkoła mi dała oddech i dopiero to był ten czas, gdzie ja troszkę bardziej biznesowo dojrzałem, połapałem klientów, tych, których kiedyś w gazecie trochę zaczepiałem, a potem faktycznie do nich skutecznie dotarłem, ale to potrzebny był naprawdę spory czas, żebym ja z tego, gdzie jestem fotografem i dostaję zlecenia, do tego momentu, gdzie jestem fotografem, ale też mam jakieś umiejętności biznesowe. To znaczy nie wstydzę się powiedzieć, że te moje fotografie kosztują, a nie są za darmo, bo to jest bardzo duży problem dla początkujących fotografów, że oni się wstydzą, że zarabiają na fotografii, że ten sprzęt, którym fotografują, zużywa się, trzeba go odkupić i no to są potrzebne pieniądze zwyczajnie. To jest naprawdę spory problem. My jako fotografowie, jako artyści, bo każdy z nas ma duszę artysty, bardzo ciężko nam mówić o pieniądzach, a potrzebne jest, żeby się utrzymać z fotografii, trzeba też mieć z tyłu głowę, że nie jestem w stanie tego zrobić za darmo. Chociażbym fantastyczne zlecenie miał, to muszę za nie wziąć pieniądze i w którymś momencie się odważyć, powiedzieć, że to jest właśnie za pieniądze. Więc tyle mam do dodania, no, że to jednak jest... To jest ciekawe, to się kilka razy pojawiało, to natomiast uważam, że warto to podkreślić. Jak ktoś zaczyna, to warto robić bardzo dużo różnego rodzaju sesji, nawet fotografować butle na stacjach i nawet robić to za darmo, przez wiele, wiele miesięcy, jak nawet nie dłużej, żeby nabrać pokory do tego, nauczyć się, doświadczać tego jak najwięcej, żeby tak, to nie było tak, że ktoś... To wynagrodzenie też powinno być w postaci dobrej rekomendacji, że ktoś nam napisze jakąś przychylną opinię na Facebooku czy na Google, czy gdziekolwiek, gdzie chcemy być widoczni, bo to się zbiera. My mamy zdjęcie do portfolio, mamy trochę rekomendacji i potem będziemy odważniejsi, żeby... Nie ma w tym nic dziwnego, że ludzie dzisiaj szukają skrótów, że chcieliby po zakupie aparatu jakiegoś super obiektywu, który używa Anita, czy Kasia, czy Jacek, czy ty, od razu robić takie same zdjęcia albo lepsze. To jest normalne, jesteśmy tylko ludźmi, czasami nam się wydaje, że to jest tak proste, a to jest cała masa, to jest tak złożona układanka i tam jest tak dużo elementów, jesteśmy my w tym wszystkim, z różnymi doświadczeniami, z różną wiedzą i z różnymi pasjami, nie tylko fotografia przecież nas kręci i na to się składa na nas, prawda? No właśnie, trzeba to spróbować w sobie odnaleźć. Anita? Do ciebie wracam z tym pytaniem, jakby co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces, finansowy sukces jako fotograf. Możesz powiedzieć, że nie znasz odpowiedzi na to pytanie i będziesz zwolniona. To jest w ogóle super, bo
Pewnie nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo ja nie sądzę, że jestem osobą, która osiągnęła sukces finansowy. Natomiast wcale mi to nie przeszkadza, bo to pytanie, bo to też Jacek wspomniałeś o tym, jakie są nasze potrzeby. Dla mnie luksusem i sukcesem jest to, że fotografia jest w takim czy innym wymiarze cały czas moim zawodem, moją pasją. Robię to, co kocham. I luksusem jest dla mnie to, nie to, że mam super chatę na kredyt, tylko to, że mogę spędzić podróżując biednie, ale luksusem moim jest to, że podróżuję przez 3 miesiące w roku na przykład. Tak? I pracuję wtedy nad swoimi projektami. To jest dla mnie chyba ważne, to jest dla mnie ważniejsze, tak? To mnie kręci, to mi daje radość. A inne rzeczy są po prostu mniej ważne, tak? Dobra, a druga część pytania, ważniejsza dla słuchaczy naszych, zapewne, co należy zrobić, żeby ten sukces, jakikolwiek ten sukces dla nas jest, tak? Cokolwiek pod nim rozumiemy, to myślę, że dla mnie było szalenie ważne uświadomić sobie, czym dysponuję, przede wszystkim, co mnie interesuje, w czym jestem dobra i co chciałabym robić, i potem znaleźć sobie odpowiedni target, czyli nie chodzić po moim, nie biegać po wszystkich galeriach i nie wysyłać do tysięcy galerii, które znajdę w necie, swoje prace, swoje portfolio. Przede wszystkim najpierw trzeba to portfolio zrobić i wyciągnąć z niego kwintesencję, zorientować się, co mam najlepszego do zaoferowania i co wyobrażam sobie, że chciałabym robić i co jest dobre. A druga rzecz, komu ja to mogę zaoferować? Czyli ja ze swoją fotografią nie pójdę do galerii, na przykład zajmujących się dokumentem, czy zajmujących się fotografią reporterską, czy zajmujących się fotografią konceptualną, tak? Tylko najpierw zrobię research i poszukam, kto zajmuje się, kto ma podobne zainteresowania, kto ma ten profil. I to jest szalenie ważne, bo to oszczędza mnóstwo czasu, mnóstwo rozczarowań. Jeżeli na przykład chcę zasięgnąć porady, iść na jakieś portfolio review, to szukam takiego recenzenta, który wiem, że ma coś że czuje tego rodzaju fotografię, którą ja uprawiam, tak? A nie do kogoś zupełnie, zupełnie z innej bajki. Tak samo jak z konkursami, na które wysyłamy Oczywiście, zdjęcia, prawda? tak. Nie wyślemy zdjęć artystycznych na zdjęcia reportersko-sportowe i odwrotnie. A na WordPress foto, prawda? No bo to strata czasu. A ja tak swojego czasu dużo błędów popełniłam, tak? Tak się rozdrabniałam, bo chciałam wszystko złapać, znaczy próbować jakby wszędzie i trochę na ślepo. Trzeba tą energię swoją umieć dobrze skanalizować. To może jeszcze ja słówko, jeśli pozwolicie, Tak. bo właśnie tutaj może zacznę od tyłu. Kasia z Anitą wspomniały o niewysyłaniu gdzieś, że tak powiem, krzyżowo zdjęć, a właśnie paradoks, ja to już kiedyś wspominałem chyba parokrotnie o tym zdarzeniu, który miał takiego kopa i taką świadomość i pewność jako fotograf komercyjny, że właśnie była taka sytuacja, o której wy wspominacie, czyli ludzie z UEFA szukali przed 2012 rokiem fotografów na ten turniej, na Polskę i Ukrainę, a ja miałem tylko wówczas analogowe, kwadratowe portrety i krajobrazy na swojej stronie gasiorowski.net. I kolega mi powiedział: Jacek, ale e-mail nie kosztuje. Przecież nikt cię nie skrzyczy, nie będziesz, wiesz, wygnany z Polski, wyślij. I nie będę wam tego całego łańcuszka zdarzeń, które nastąpiły, teraz znowu cytował, ale natychmiast oni napisali: chcemy cię, tak? Gdzie chcesz? Do Kijowa chcę. Pojechałem, zarobiłem swoje pierwsze 20 tysięcy. I to po prostu zbudowało mnie jako fotografa, bo stwierdziłem, że no kurczę, jesteś odważny, człowieku, przecież to cię nie boli. Wysyłasz swoje portfolio. Jeżeli potrafisz zrobić ładny, piękny portret, jeżeli potrafisz sfotografować naturę, to oni wychodzą, to ludzie zachodu, tak? To cały management to ludzie zachodu. To oni cię szanują. I w tym momencie jakby myślą sobie: okej, to jeżeli ty potrafisz to zrobić, to i potrafisz zrobić zdjęcia na stadionie, tak? Nie mówimy o fotografii sportowej w tym momencie. Natomiast wracając do tematu, który ty zarzuciłeś tutaj uczestnikom, tak jak Kuba ładnie powiedział, będąc swoją marką własną, jak zacząłem kształtować swoją markę sztucznestudio.net, to wyobraźcie sobie, co ja robiłem. Ja robiłem na przykład to, że chodziłem po iSpotach, po różnych media marktach czy innych, i na każdym laptopie włączałem swoją stronę świeżo pobudowaną.
I chodziłem wszędzie, włączałem swoją stronę, która była piękna, responsywna, z pięknym slideshow i dzięki temu miałem klientów. Widzisz, największa widzialność. Wow. Dobra, nareszcie się konkrety pojawiły. No proszę cię, jutro idziemy do Cortlandu, a tam wszędzie po prostu, nie wiem, zdjęcia jakiegoś. Bawisz się po prostu fotografią i dzięki temu, że się bawisz, że masz otwarty umysł, szukasz jakby w ten sposób też klientów, no to wymyślasz takie rzeczy. Jeżeli jestem na spotkaniu z klientem, a było parę razy tak w kawiarni i ktoś siedzi obok i rozmawia na przykład z DJ-em, to ja przepraszam swoich klientów, podchodzę na chwilę i przedstawiam się i proszę, no wejdźcie na chwilę na laptop na moją stronę, bo ja nie mam na przykład wizytówek. Nie macie jeszcze fotografa, ten DJ przerażony w ogóle sytuacją, a ja na przykład się sprzedaję jako fotograf. I oni następnego dnia do mnie dzwonią, bo byli na tej stronie i chcą mnie znowu na spotkanie i mnie zamówić tak jakby, tak? To jest kwestia po prostu, lubisz ludzi, spotykasz się z nimi, jesteś otwarty, niczego się nie boisz. No. Wychodzę z MediaMarktu, wchodzę do kawiarni i tam ludzi zaczepiam, w ten sposób mam klientów. Gregor napisał, że ustawi swój fanpage na terminalach w McDonaldach wszystkich. Będzie chodził. Inspirujesz, Jacku. Ale Kuba, ty na swoich podcastach rozmawiałeś z fotografami, tam często zadajesz na końcu takie pytanie właśnie. Często zadajesz takie pytanie o biznes. Reklamy. Właśnie, czy coś cię zaskoczyło? Czy jesteś w stanie nam coś powiedzieć, takie trzy, top trzy rzeczy, które ty nawet wdrożyłeś, bo nie sztuką jest, słuchajcie, słuchać tych wszystkich podcastów, jeżeli się tego nie wdraża w życie, to taki wam powiem od razu mały sekrecik, to trochę jak czytanie książek tych wszystkich biznesowych. No powiedz, znaczy, Kuba. Powiem ci, że nie jestem pewien, czy akurat z tego pytania, ale generalnie na przykład, jeżeli się spotykasz z klientem na sesji, to warto mieć przy sobie voucher dla jakiejś innej osoby, jakieś tam 10% zniżki. To jest naprawdę fajna rzecz, bo jak ktoś dostanie to... Mamy terminale w McDonaldzie, mamy monitory w Cortlandzie, mamy voucher, dajesz dalej. Strona internetowa też. Dzisiaj wszyscy gadają, że wystarczy fanpage, wystarczy Instagram, tam się mnóstwo zdjęć przegląda, tylko że tam się tak przegląda te zdjęcia, nie? No dokładnie tak. O. Nikt nie zauważy twoich zdjęć, a strona internetowa jest takim ekskluzywem, prawda? Czyli jeżeli chcesz być uważany za zawodowego fotografa czy profesjonalistę, warto mieć tę stronę. No jasne, ale to jest taka oczywistość. Czekamy na jakieś perełki. A przy okazji taka mała dygresja, czy dzisiaj każdy fotograf musi mieć Instagrama, czy być na Facebooku, czy jak myślicie, żeby w ogóle osiągnąć sukces w tej branży? Ja się zmęczyłem, ja nie mam. Nie powinien za dużo na nim siedzieć. Jak siedzi, to nie fotografuje. No właśnie. Wy wszyscy macie Instagramy, prawda? Nie, ja nie mam. O, to jest metoda, nie mieć Instagrama. Ja nigdy nie zaglądałam na Instagrama, słuchajcie. Nie wiem, jak to wygląda. Boże, ale chyba to może. Jak cudownie. O to mi chodziło, bo to jest w ogóle metoda być niedostępnym. W ogóle nie być w tych social mediach całych. Nie, nie kanibalizować tych swoich prac tam. Spotkałam jakąś osobę, która była zainteresowana, rozmawiałyśmy o fotografii, bardzo było fajnie, bardzo mi miło i ona mówi, ale słuchaj, ale ty masz swoją stronę? Ja mówię, no mam. I zaczęła, jesteś w ogóle w internecie, mogę zobaczyć twoje prace w internecie. Ja mówię, tak, oczywiście mam stronę. Ona mówi, ale wiesz co, szukam, no, ale nie macie, no nie macie. Nie macie na Instagramie, no po prostu cię nie ma. No jest, to nie ma mnie. Rzeczywiście na Instagramie mnie nie ma. Ale nie to nie jest ideologiczne. W ogóle nie jest ideologiczne. Może kiedyś znajdę chwilę czasu, żeby to ogarnąć. Ja po prostu jakoś nie znajduję czasu na te wszystkie działania poboczne. Znaczy, Anito, w twoim przypadku wydaje mi się, że no i Kasia też ma swoją stronę z taką fotografią artystyczną. Instagram to jest takie medium, które po prostu no tak strywializuje. Znaczy, to musi być coś, co jest ma jakiś rozmiar, ma jakąś nawigację, ma jakąś taką, jakiś passepartout, ma możliwość, wiesz, że tak powiem, no takiego przynajmniej
udawania, że jest się w jakiejś galerii, stoi się przed jakąś ścianą, tak? Nie może, mojej ocenie, jeżeli ktoś prowadzi biznes przez Instagrama, prowadzi produkty, tam pokazuje, okej, super. Natomiast no, sam Instagram nie jest idealnym narzędziem i moim zdaniem w przypadku fotografii jakby może więcej zabrać, jakby ściągnąć w dół jakby jakość tego kontentu, który tam jest, niż pomóc w czymś, tak? Znaczy ja muszę dodać coś, bo ja broniłam się przed Instagramem naprawdę całe lata. Zaczęłam bardzo późno i się dziwiłam, jak to jest, że tam ludzie mają po te 2 miliony lajków, fanów i tak dalej, i tak dalej. No, zmieniły się warunki i tak dalej. Natomiast oczywiście zgadzam się z Jackiem, że pewnego rodzaju fotografia nawet nie powinna być pokazywana w internecie, bo czy nawet na własnej stronie ona nie wygląda tak, jak wygląda oryginał, bo to jest ta namacalność właśnie konkretnej pracy, ale no w końcu zdecydowałam się założyć, trochę publikuję zajawki tego, co robię, ale też trochę traktuję tego Instagrama jak takie dodatkowe informacje bieżące, tak? Takie newsy. Tu wystawa, tu promocja, tutaj inspiracja, tu coś, tu coś. I na przykład no w moim przypadku o tyle fajnie to działa, że kilka razy jakby na Instagramie ktoś napisał, o rany, fajne rzeczy robisz, organizujemy festiwal, czy zgodziłabyś się przyjechać ze swoimi pracami? To jest Instagram. Fantastyczna analogowa fotografia. Chcemy na okładkę książki przez Instagram. Tak jakby ileś różnych kontaktów i działań jednak zadziałało i no, też nie ekscytuję się tym, tak, o dzisiaj tylko 3 lajki, a dzisiaj 30, wow, to zrobili mi dzień, tak? Ale jakby konsekwentnie jakiś tam, wydaje mi się, że trzeba mieć też pomysł, tak? Bo tak jak mówisz, jak jest sklep, są produkty, jak robisz reportaże, to co ciekawe, to jest właśnie to, co się w tych reportażach najciekawszego dzieje, można wrzucać. W przypadku fotografii artystycznej, no też dobrą jest jednak troszeczkę gdzieś coś pokazać, bo się okazuje, że to otwiera zupełnie nowe możliwości i widzenie. Tak? Mam ochotę jeszcze do Kuby na chwilę wrócić. Czy jeszcze coś ci wpadło do tak. Czy przypomniało ci, to proszę. Tak, przypomniałem sobie. I to pewnie fajnie zadziała przy fotografach, którzy bardziej artystyczną fotografię robią. Wydruki, ale w postaci takich kartek pocztowych wręczane swoim klientom, tak? Może przyszłym klientom, bo to jest już coś namacalnego. Fajny patent. Okej. I to jest na pewno moment, żeby się wyróżnić, tak? Czyli to nie jest zwykła wizytówka, tylko coś większego. Tutaj Małgosia Wakulu, którą pozdrawiam, napisała właśnie o tym, żeby na wizytówce umieścić taką fotografię, z której jesteśmy znani, która może być z nami kojarzona. Ja, Kasia, ty masz na wizytówce swój cyjanotypy ostatnio. Tak, z piórkami. A ostatnio właśnie jadąc na rozdanie na wystawę finalną do Barcelony, przygotowałam w formie pocztówek kilka prac, miniaturek, bardziej traktując to jako taką powiększoną właśnie wizytówkę i świetnie to zadziałało, bo tak jak nie jestem bardzo do przodu i z różnymi nowinkami, to sobie zrobiłam tam kod QR, który mnie prowadził na stronę na przykład. Nie? Ja miałam frajdę, że wow, zrobiłam sobie coś nowoczesnego i spotkało się to z bardzo fajnym, wiesz, odbiorem i też zainteresowaniem. Wow, to też tak można, nie? Ja się przed takimi nowinkami technicznymi zawsze troszkę bronię. Wolę ten czas, wiesz, spędzić właśnie w ciemni czy robiąc swoje rzeczy. Ale tu po prostu był to fan i jakby no,
też coś nowego dla mnie, tak? Ja z tego coś wyniosłam. Zobaczyć, jaka jest reakcja na takie rzeczy. Jeszcze jedna rzecz, przychodzi mi wiele rzeczy, ale to muszę powiedzieć, bo jestem ciekaw, co o tym myślicie, że bardzo dużo, bardzo często, i to obserwuję, fotografowie marnują swoją energię i swój czas, aby zaimponować innym fotografom i aby wśród nich osiągnąć jakąś pozycję, a tam nie ma ich klientów. I jakby nie w tą stronę kierują działa. To się często dzieje. Wielu klientów w ogóle nie obchodzi to, jakie konkursy wygrywacie. To może być bardzo przyjemne miejsce rozwoju, a może być też takie miejsce, które wam obetnie skrzydła i stracicie parę do pracy. Więc ja bym sugerował... Na pewno? Ale wiesz, tak myślę, że to jest broń obusieczna, bo wiesz, są osoby, które to robią po prostu masowo i jakiś tam efekt mogą mieć, ale są osoby, które pomyślą, ach, nigdy nie wysyłam, wyślę na jakiś konkurs i tutaj pustka. I taka może się myśl pojawić, że nie zostajesz doceniony. To też jest temat, który już tutaj przerabialiśmy kilka razy, ale oczywiście jak się udaje, jak zostajemy odkryci i to potem lawinowo się dzieje. Tu szczególnie mówię o osobach, które wygrały WordPress Photo i później lawinowo wszystkie polskie konkursy. To jest genialna trampolina. Tutaj jakby nie ma o czym mówić. Od Tomka Lazara począwszy, a skończywszy na tych fotografach, którzy wygrywają konkurs za konkursem, czy to Wojtek Rzędziński, czy Maciek Nabrdalik, tak? To tutaj jest dużo tych fotografów, którzy po prostu potrafią to robić. Jakby robią to, uznali, że to jest element ich portfolio, ich życiorysu fotograficznego i bardzo istotna rzecz. Ale dla wielu fotografów, którzy nie czytają tego, dlaczego oni to robią, to może być coś przeciwnego, coś, co zadziałać może ściągająco na dół. Może tak być faktycznie, że tylko fotografowie doceniają to, że inni fotografowie są laureatami jakichś konkursów, a klientów to średnio obchodzi. A czy na pewno? Czy się z tym zgadzacie wszyscy? Czy tak może być, że często się obserwuje, że ktoś próbuje w środowisku zaistnieć, a zapomina o tym, że jego klienci są gdzie indziej zupełnie? Tylko pytanie też, czy fotografowie nie są klientami, bo jeżeli ktoś robi warsztaty, no to jak najbardziej jest działanie marketingowe wtedy. Zgadza się. No jasne, to poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, Michale, dlatego że bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę właśnie wygranego konkursu i postrzegania siebie, że później to już po prostu będzie spływało cyklicznie i że za tym pójdą pieniądze i komercyjne zlecenia i wielu właśnie fotografów w ten sposób na tym się wyłożyło, też komunikowali tylko do swojego środowiska i też moim zdaniem, jeżeli ktoś wygrywa WordPress Photo, to natychmiast powinien wyjeżdżać. W tym sensie, że szukać jakby zleceń i kontaktów na zachodzie, ponieważ to może się okazać chwilowym epizodem w jego życiu, bo wygranie WordPress Photo w żaden sposób nie przełoży się mu na tutaj łańcuszek zleceń i pozycji jako fotografa komercyjnego. Wręcz przeciwnie, znamy tą przysłowiową polską naturę, która wręcz każe dokopać takiemu typowi, tak, czy typiarze, niż ją uszanować i ją osadzić gdzieś tam w tej branży, na, tak jak Tomka Tomaszewskiego, na długie lata. W związku z tym to trzeba też umieć się zastanowić, do kogo komunikujemy, czy komunikujemy w branży, pośród fotografii artystycznej, pośród fotografii analogowej, czy pośród fotoreporterów i tak dalej, czy po prostu zasiedzimy się w tym i nie będziemy umieli szukać klientów, bo ktoś też z naszych tu dzisiejszych współuczestników na Mastermindzie napisał, że po prostu powinniśmy mieć swoich marszandów, tylko każdy powinien mieć swojego jakby agenta, tak? Marszandów, no może... Jak wyżywić. Tak, ale jak się z tego później wyżywić, jeżeli podzielić ten tort jeszcze na dwa, tak? To tak nie działa. Więc musimy po prostu być ludźmi, kobietami, mężczyznami, orkiestrami, jeżeli chcemy się rozwijać i to jest niestety konieczność. Dlatego uważam, że być artystą super, natomiast nie zapominać, żeby jesteś przede wszystkim szefem własnej firmy. Czy też... Mogę coś dodać?
Bo ja wiem, że jak wchodziłem na ten rynek, powiedzmy, zaraz po tym swoim epizodzie w gazecie, to naprawdę słabo u mnie było z obróbką, bo ja taką obróbkę robiłem bardzo podstawową. Natomiast rynek komercyjny wymaga bardzo dogłębnej obróbki. Może nie. Na pewno rynek fotografii portretowej bardzo często polega też na tym, żeby jednak troszkę ludzi upiększać. I na początku się bardzo na to obrażałem. I nie miałem umiejętności obróbkowych. Photoshop dla mnie był czarną magią, dosyć w tych aspektach, ale też moralnie ciężko mi było mnie, fotoreporterowi, jakoś ingerować w czyjś wygląd fizyczny. Tu mu coś usunąć, tu mu coś poprawić, tutaj skorygować jakoś światło. Nie godziło mi się to. Dzisiaj nie mam z tym problemu, bo wiem, że to jest usługa. I bardzo duża zmiana we mnie jako fotografie nastąpiła. Jestem trochę bardziej jednak usługodawcą teraz niż takim artystą, który oddaje całkowicie rzeczywistość taką, jaką jest. Także to też Okej, jest na ja bym pewno. do tego w takim razie do tej listy dołożył umiejętności. To jest coś, o czym nie powinniśmy zapominać, że jak ktoś chce wejść w ten zawód, to musi mieć bardzo konkretne kompetencje w różnych dziedzinach związanych z fotografią. Na przykład musi umieć obsługiwać lampy błyskowe, jeżeli chce zająć się fotografią portretową, prawda? Czy też umieć obsługiwać się blendą, czy zastanem światłem. Są umiejętności, konkretne umiejętności, które są niezbędne i te umiejętności można nabyć w szkole lub na jakichś warsztatach, lub też drogą indywidualną u różnych mistrzów, co jest moim zdaniem najszybszą windą. Jeżeli ma się pieniądze. Słuchajcie, rozmawiałem 1,5 godziny. I ani razu nie rozmawialiśmy o sprzęcie i niech tak zostanie. Niech sobie ten sprzęt tam gdzieś leży. Natomiast musimy powolutku podsumowywać i zajmiemy się inspiracjami. Czyli jakbyście chcieli tak po jakimś jednym zdaniu takiego podsumowania, to zapraszam. To będzie bardzo miło. Może jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, co warto, aby wybrzmiało w temacie zarabiania na fotografii. To jest ten moment. Proszę bardzo. Ja mogę, bo mi się coś ciśnie na usta jednak. Może o tym zaczynaniu, zarabianiu na fotografii. Bierzmy się za taką fotografię, za którą jesteśmy chwaleni i która nam przychodzi z łatwością. Bo jeżeli nie chcemy się męczyć i mieć wyrzuty, że bierzemy od kogoś pieniądze, no to lepiej, żeby to jednak było coś, za co wiemy, że jesteśmy dobrzy. I chcemy to tylko doskonalić. Raz. Jeśli chodzi o inspirację, to pewnie to już było parokrotnie na Mastermindzie mówione, ale ja wczoraj obejrzałem, nie wiedząc, nie będąc świadomym, że jest ten film na Netflixie o Peterze Lindbergu, The Eye. I on bardzo fajnie tutaj nawiązuje do tematu naszej rozmowy, bo jakby nie patrzeć, jest to człowiek, był to człowiek, który osiągnął olbrzymi sukces komercyjny i paradoksalnie właśnie, tak jak mówią na filmie jego współpracownicy, co go charakteryzowało, to przede wszystkim zwykły, znaczy w moim odczuciu, to był zwykły, przeciętny człowiek, który miał niesamowite kompetencje społeczne i umiejętność kontaktu z ludźmi. I to, że on się ukierunkował w stronę fotografii komercyjnej, modowej, no tam jakiś przypadek, bo trafił na jakiegoś, jako asystent do jakiegoś fotografa i tak sprawy poszły. Natomiast przede wszystkim, jeśli szukać inspiracji, no to i chcecie być fotografami zawodowymi, to mi się wydaje, że przede wszystkim musicie spojrzeć w siebie, czy się nie boicie ludzi, bo jakby nie patrzeć, fotografia komercyjna to jednak jest w 95% kontakt z człowiekiem. I być może niepotrzebne wam są warsztaty fotograficzne, tylko coś w rodzaju jakiegoś kursu mentoringu psychologicznego, który was po prostu otworzy na człowieka. I wtedy wasze ścieżki fotograficzne mogą potoczyć się w sposób taki, w którym
sami nie wiecie, że odkryjecie, powiedzmy sobie, jakąś odnogę fotograficzną, której będziecie się czuć świetnie. To tyle. Dziękuję. To raz, że ładnie powiedziałeś, to jeszcze inspirację przemyciłeś. No cudownie, Jacek. Ja ci wiecznie będę podziwiał. Naprawdę, to jest... Kasiu, Anita, proszę bardzo, jeżeli macie ochotę coś powiedzieć na koniec takiego temacie, to proszę. Mogę powiedzieć coś takiego, że... Po Jacku trudno jest. Nie, nie, wiesz, my z Jackiem zaczynaliśmy na PL Foto. I jakby w nawiązaniu do tego... Tak skończymy. Wiesz, że to było 20 lat temu. Zdajesz sobie sprawę z tego. Ja nie wypominam, ale... Nicho. Ale jakby, jakby to było mega ważne, bym powiedziała, doświadczenie, ponieważ to był taki czasami kubeł zimnej wody wylany na łeb i to jeszcze znienacka. Ale o trzeciej nad ranem. Tak, ale jakby pomijając to, że oczywiście było dużo pozytywnych znajomości, były prowokacje i czy jakakolwiek komunikacja związana z tą fotografią, to jakby mega istotne było to, że ty musisz się odważyć i tam zapostować, wrzucić coś do oceny publicznej. I czy to była ocena na szerokich wodach, czy też... Przepraszam, nie? Patrz na to. Uwaga. Boże, boję się. PL Foto. To działa. Działa jeszcze. Ale jakby ta chęć właśnie skomunikowania się obrazem i doświadczenia, czy to, co się robi, ma odbiór, czy nie ma odbioru. Boże, jakie starocie. To jesteś ty. Mamy cię. Idziemy na pierwsze twoje zdjęcie, przepraszam, no ale tak, no mów, dalej się wskazać. Tak, pierwsze zdjęcie to ja w ogóle byłam ciężko przerażona. Ja jego z sentymentu, słuchaj, nie usunęłam, bo wiele osób likwidowało. To nie wiem, czy się załaduje, bo tam sporo tego było. Ale jakby to były... To jest dla mnie archiwum, to jest moja ścieżka rozwoju, wiesz, ja dlatego to nie skasowałam, bo tam jest pełno sentymentu, ile tam jest komentarzy, ile tam jest, wiesz, ocen, no po prostu coś niesamowitego to było, ale jakby to zapoczątkowało, bym powiedziała, takie odważanie się, żeby wyjść z szuflady, żeby robić swoje, żeby być w tym konsekwentnym, rozwijać się, pokazywać, dyskutować, naprawdę mnóstwo fantastycznych znajomości do dzisiaj jest i przetrwało i się widzisz, ty tak naprawdę mówisz cały czas o tym punkcie, kontakty. To jest szalenie ważne, że jeżeli chcemy... To nie jest tylko kontakt z drugim człowiekiem, ale też taki kontakt, jak to, co robimy, jest odbierane. Tak? Mamy to. Jest, detal. Wiesz, moja pasja przepiękne. Z fotografią, słuchajcie, człowieka zaczęło się od tego, że robiłam wyłącznie detale architektoniczne. Jak zdawając do Europejskiej Akademii Fotografii wpisałam w ankietę, że właśnie człowiek mnie zainteresuje, no to gdzie ten człowiek? No nie ma go, to same detale architektoniczne. Ja mówię, no właśnie tu jestem po to, żeby się coś dowiedzieć i nauczyć, jak oswoić temat, nie? Jak pierwsze zdjęcia na ulicy portretowe robiłam, to ja się czułam, wiesz, tak zdenerwowana, że mi się ręce trzęsły, ja nie mogłam spuść migawki trafić. Anita, ale, czy tak? Jeszcze kończąc w dwóch jakby słowach. To PL Foto, chociaż było śmiesznie, jakby myślę, że dla wielu osób było taką właśnie platformą do wymiany myśli, do wymiany fotografii, a potem pojawiły się konkretne inne ukierunkowane strony, też zagraniczne. Ale jakby chciałam pokazać różnicę pomiędzy tym, co jest na Instagramie, bo tam mamy totalny miks, a że warto na przykład wysyłać na ukierunkowane konkursy i chodzić, oglądać na ukierunkowane strony, które zajmują się
jakby wyselekcjonowaną rodzajem fotografii, bo to też nas uczy pewnego rodzaju wrażliwości czy estetyki. I jakby no właśnie te konkursy, wbrew pozorom porażka czasem potrafi nas zmobilizować i postawić do dalszych działań. No właśnie taka mała dygresja, Witold napisał, a jest ktoś, kto nie zaczynał na PL Foto, a Kuba Kozal bardzo ładnie, a ile osób tam skończyło. No. Także bardzo ładne, ładna pętla. No dobrze, Anita, a ty byłaś na PL Foto? Miałaś konto? Nie, pierwszy raz o tym słyszę teraz. Nie, nawet nie wie, co to jest. Ale Anita jest usprawiedliwiona, nie ma Instagrama, to jest człowiek analogowy. Nie, to jakiś wychodzę na strasznego dinozaura, no. Ale Facebooka mam, korzystam aktywnie, czasami nawet zbyt aktywnie w roli no, czytacza, no niestety to. Więc może dlatego trochę ani nie oglądam seriali, bo łatwo wpadam w ten nałóg niestety oglądania i zaglądania bezsensownego, więc jeśli jeszcze dojdzie do tego Instagram, to boję się o swój czas i uwagę rozproszoną zupełnie bezsensownie. No dobrze, no to jak macie jakieś inspiracje, to dajcie. O, bierzemy Kubę w takim razie. Proszę, dziel się. Jedną z odwiedzających mój podcast była Kat Piwecka i ona ma wydaną taką książkę, którą nazwała też podręcznikiem marketingu dla fotografów. Bardzo fajne wiedzowe narzędzie. Ona sporo opisuje swojej historii, ale jak już się przez to przebrnie, to jest naprawdę fajnych, dużo podpowiedzi, jak można ogarnąć ten swój biznes fotograficzny, na czym to polega i co działa po prostu. Także można sobie wybrać dla siebie fajną wiedzę. Warto się zapoznać. Super. Podlinkujemy link do tak, jak najbardziej. Do kart pod filmem. Taka duża Kasia jest na tym okładce. Dobrze to widzę. To jest ok. Jakby ktoś miał ochotę, to zapraszamy. Jeszcze słuchajcie ode mnie. No, proszę. Polecam wszystkim podcast, ale nie swój, tylko małą, wielką firmę. Czyli podcast marka o tym właśnie, jak prowadzić biznes. Także to jest typowo niefotograficzne, ale natkniecie się to też na sporo odcinków z fotografami, bo fotografowie są biznesmenami też. Także mała, wielka firma. No tak. Myślę, że warto polecić przemiły gość. Strasznie, strasznie lubiłem od czasu do czasu słuchać, bo musicie wiedzieć, że mała, wielka firma, ten podcast, chyba jeden ze starszych podcastów w ogóle w Polsce. Teraz jest oczywiście moda na podcasty, ale ja nie wiem, ile tam odcinków. To jak moda na sukces. Tam jest chyba już no 400, tak? To o czym świadczy. O, jesteś tutaj, Kubuś. Jestem. Niedawno u niego byłem. No to zaczynamy od Kubuś. Jak ktoś nie zna w ogóle tego podcastu, to najpierw z Kubą. Okej, bardzo dziękuję. Świetna inspiracja. To może jak jestem przy głosie, to ja pozwolisz, zapromuję twój podcast. Dziękuję. Zawód fotograf. Ostatnio zauważyłem, że tu już widać nawet twarze. Już nie tylko samo audio, ale też można zobaczyć, jak się tam uśmiechacie i rozmawiacie. Bardzo fajnie. Jestem. Jak ktoś nie ma czasu słuchać, to przepraszam, jak ktoś nie ma ochoty oglądać, to może posłuchać, ale ja lubię oglądać i słuchać, więc dla mnie to jest dla mnie wersja. Mam nadzieję, że tu ci liczniki po prostu wyskoczą poza skalę, bo to jest bardzo przyjemne. Wiecie, co jest najważniejsze w takich projektach? Konsekwencja. I bardzo się cieszę, że tyle już tego jest. A ja gdzieś tutaj chyba gdzieś jestem. No jesteś na samym początku. A, wiem, tu jestem. Proszę bardzo. Zabrakło. Bardzo polecam podcast z Michałem Broskiem. I później możecie przejść do kogo? Michała Hellera. Też Michał. Także będziecie mieli pierwszy i ostatni. Zobaczycie, jaki progres zrobił, albo i nie. Kuba, wierzę w to, że tak. No dobrze, inspiracje, ciąg dalszy. Jacek, Anita, Kasia, proszę. Co tam masz? Myślę się jak Leonardo da Vinci. Bardzo polecam. Słuchajcie, to takie ogólno... książka do pomyślenia ogólnie na ten temat,
co się chce robić i dlaczego chce się robić. Mhm. Bardzo, jeszcze całej nie przeczytałam, ale zainspirowała mnie tam podejście Leonarda do tego, jak sobie szuka odpowiedzi na pewne zagadnienia, czy niewiadome, albo decyzje, które chce podjąć, pozwalając jakby w sposób intuicyjny sobie bazując tak na zadane pytanie, czy na zadany temat, potem grupuje te kreski, czy maziajki w konkretne jakby podgrupy, nazywając je jak rozdziały na przykład książek czy coś, i w ten sposób uzyskuje sobie sam odpowiedź sam od siebie. I uważam, że to jest mega inspirujące, że tak naprawdę to, co my chcemy, jest w nas, trzeba tylko znaleźć sposób na to, żeby ze sobą pogadać. To może być spacer w lesie, to mogą być bazgroły, to mogą być podcasty. Ważne, żeby przede wszystkim chcieć ze sobą pogadać, zaprzyjaźnić się i wiedzieć, co się lubi. Taka moja inspiracja. Dziękuję. Ja jeszcze na tej fali, Kasiu, przypomniałam sobie o książce Droga artysty. Nie wiem, czy się z nią spotkaliście kiedykolwiek. Pani Julia Cameron napisała tą książkę. I to jest książka, która mówi o kreatywności i o tym, jak w sobie tą kreatywność wzmacniać, jak artystę w sobie odnajdować, i to niekoniecznie artystę związanego z tworzeniem sztuki, tak najprościej, najpotoczniej pojętej, ale że właściwie wszystko to, co robimy w życiu, czy to jest ugotowanie obiadu, czy to jest pójście na spacer, można to zrobić w sposób niesamowicie kreatywny, można się tym bawić i że w zasadzie ta bezinteresowność, ciekawość dziecka, ten element zabawy są niezwykle wyzwalające w nas twórczy potencjał. I w fotografii też tego potrzebujemy, żeby się troszeczkę tym bawić, żeby wychodzić poza strefę komfortu, żeby nie zawsze traktować siebie tak szalenie poważnie, żeby się napinać, nie napinać, że każde kolejne zdjęcie musi być tym moim najlepszym, tak? Żeby pozwolić sobie zbłądzić, żeby z błędów powstały nowe rzeczy, tak? I to jest bardzo fajna książka, która sugeruje różne fajne ćwiczenia typu randki artystyczne, na które chodzi się samemu ze sobą i robi się w tym czasie kompletnie nieutylitarne i niepotrzebne rzeczy. Tak. Spadła mi ta książka w ręce i w pierwszej chwili mówię, Julia Cameron? Ojejku, to ona już wtedy jeszcze książki pisała? Margaret Cameron. Nie, ona była scenarzystką, ta pani nie, akurat chyba nie jest. Nie ta Julia, ale zbieżność nazwiska. Tak. Wiem, kto kocha randki artystyczne. Jacuś, jakaś inspiracja na koniec? Do mnie mówisz? Tak. Randki artystyczne? No ja wiem, że ty robisz. Wsiadasz na tego junaka i jedziesz. Nie, nie, nie. Ale to nie, są randki nie. Z samym sobą. Tak, on właśnie to robi. Tylko on się wyłączył. On tam był już gdzie indziej, już Netflixa ogląda. Wiesz co, no, generalnie moje wszystkie najlepsze zdjęcia takie jeszcze z tego, że tak powiem, sezonu właśnie analogowo-artystycznego polegały na tym, żeby właśnie być samemu ze sobą. Ja wprowadzałem się wówczas w coś w rodzaju transu, rozmawiałem ze sobą, rozmawiałem ze swoimi modelami, których tam nie było, czy też z krajobrazem, który widziałem. Też bardzo wam polecam takie city breaki, gdzieś takie miejsca, które kochacie. Ja uwielbiam Norwegię i bardzo często wylatywałem na 2 czy 3 dni tylko po to, żeby sfotografować fiord. I no cóż, można. 40 parę złotych kosztuje bilet do Bergen, wynajęcie samochodu 200, śpisz w samochodzie, przywozisz piękne zdjęcia i naładowany akumulator na miesiąc fotografowania komercyjnego. Voilà. Ja się boję twoich rad. Pamiętajcie, że Jacek to jest ten, co mówił o tych komputerach w Kortlandzie, że się podchodzi i wpisuje swoją stronę. Proszę z lotniska lecieć do Kortlandu i wklejasz swoją stronę. Jezu, wszyscy na fiordy pojadą teraz. Przecież. No dobrze. Teraz będziesz miał tam tłumy. Ja się obawiam, że ochrona w każdym Kortlandzie będzie wzmocniona. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że trafiliśmy do kogoś z tym przekazem. Było nas tu bardzo, jest tu nas bardzo, bardzo dużo, prawie 100 osób i na YouTubie, i na Facebooku. To bardzo miło. Do wszystkich
was. Jeżeli czujecie, że ten temat może komuś pomóc, koniecznie udostępnijcie, podajcie dalej, napiszcie o tym, że my się tutaj spotykamy i staramy się rozmawiać o różnych tematach. Tak sobie myślę, że bardzo dużo mądrych rzeczy padło i bardzo za nie wam dziękuję, ale chyba to, co mi najbardziej tak dzwoniło w głowie, to co na końcu Anita powiedziałaś przy okazji właśnie drogi artysty. Słuchajcie, nie napinajmy się. Pamiętajmy o tym i to jest filozofia, którą staram się stosować od początku, jak pamiętam. Artystą się bywa, fotografem się bywa. Nie napinajcie się, to nie jest tak, że to jest coś na zawsze i wy musicie zawsze być na 100%. Pozwólcie sobie nawet na chwilę przerwy. Niczym się nie przejmujcie i wcale nie musicie zarabiać na fotografii. Także... Kochani, to tak jak z mężczyznami. Nie oglądajcie tych reklam po 22. Wiecie, o jakich mówię. Bardzo wam dziękuję. Ściskam was i do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeszcze Anita i Kuba jeszcze się spotkamy na jakimś mastermindzie, jak będzie temat, który was zainteresuje. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękuję. Bardzo dużo inspiracji tu było, kochani. Dzięki.